Serdecznie witamy wszystkich hodowców. U Arka Konicznego bywaliśmy wielokrotnie. Wiele razy się stykaliśmy z jego gołębiami, z preparatami ziołowymi, które kolega Arek tutaj u siebie produkuje, a możemy je nabyć najwięcej. Tam jest taki główny przedstawiciel kolegi Arka, jedyny praktycznie, to jest sklep dla hodowców.pl w Krosinie. Tam bardzo często odwiedzamy kolegę Sebastiana Wardęgę też. Przy okazji wspomnę, że ostatnio, kiedy byliśmy też na imprezie, na podsumowaniu sezonu na WG Czersk, u kolegi Sebastiana stoi też przy okazji wspólny wasz gołąb tam odbierał dyplom. I właśnie przy tych gołębiach, jak teraz jesteśmy, bo kolegi Arka Koniecznego gołębie występują też nie tylko tutaj u Arka w hodowli, gdzie się dobrze sprawują, bardzo dobrze, ale też był taki przypadek, znaczy może nie przypadek, ale jest gołąb u kolegów Tadeusza i Kamila Ligockich. To oni mieszkają troszeczkę dalej od niego w Bielsko-Białej mianowicie, ale gołębia, którego mają oni, i gołąb ten zdobył chyba złoty medal na wystawie europejskiej gołębi w Bukareszcie, tak? Tak, dokładnie. I zdobył też na olimpiadzie teraz w tym roku... Piąte miejsce w kategorii, przypomnij, w kategorii D. I jest to gołąb, co ciekawe właśnie, który się jest bezpośrednim potomkiem dwóch oryginalnych gołębi pochodzących z hodowli kolegi Arka Koniecznego. Tutaj mamy, pokażmy Arek może tego rodowód. Rodowód, pokażmy tego olimpijczyka, niejako tak nazywajmy go w cudzysłowie. Olimpijczyk, ale on mam tylko, nie tylko gołębie, nie tylko na olimpiadzie zdobywał, o tu go widzimy. A tutaj dlatego o tych gołębi będziemy chcieli mówić, gdyż kolega Arek akurat tutaj za pośrednictwem, właśnie kolega Tadeusz i Kamil Ligocki, oni tu przysłali wczoraj właśnie, kiedy dojechałem, te gołębie akurat przyszły bezpośrednio z poczty praktycznie, my tym zrobiliśmy zdjęcia, bo mamy u nas dwóch synów będziemy mieli, znaczy dwóch potomków, tak? No to będą raczej samiczka i samczyk. No i właśnie teraz o tych gołębiach coś może powiedzmy. Najpierw może zacznijmy od tego olimpijczyka, po czym on jest, a później powiemy o tych gołębiach, które te dwa młode, jak one są skoligacone z tymi gołębiami, które tutaj też masz między innymi u siebie w hodowli i na sprzedaż później będą. Dokładnie. Proszę bardzo. Witam serdecznie wszystkich hodowców. Chciałbym przedstawić tu dwa ptaszki pochodzące bezpośrednio z hodowli Tadeusza Ligockiego, Bielsko-Biała. Przysłał, tak jak Krzysiek tu wspomniał wcześniej, pocztą, także te gołąbki może jeszcze troszeczkę ale były takie, bardzo ładne, spokojnie. Ale są bardzo ładne. Jest to, to będzie z wyglądu i tak po tym wygląda mi na samczyka. I powiedzmy, bo tak jeszcze, przepraszam, bo to jest gołąb z obrączką, bo ten olimpijczyk miał numer 018 oddziału. To jest taki oddział właśnie chyba tam właśnie z południa. To jest Bielsko-Biała, tak, a to 0109. 109, czyli to jest Czechowice. Dziedzice. Obrączki takie akurat miał chyba, to dlatego... Tak, tu założył... są one, to są dwa gołąbki, one mają dodatkowe z Brukseli. Tak, takie... Obrączki kupił na tu na widzimy, wystawie, tak. Olimpiada, tak jest, rzeczywiście Bruksela. I więc tak, to będzie syn bezpośrednio tej olimpijki Tadeusza. To jest z 2012 roku. Tak, to jest z 2012 roku. Ona miała złoty medal, była pierwsza w Polsce w kategorii D z koeficjentem 25, tylko że ten rodowód tu jest jeszcze, nie jest dopisana Bruksela. Bo to jest ten starszy. Starszy, tak, czyli ona była rok wcześniej, była pierwsza w Polsce i pierwsza na tej wystawie europejskiej. Też miała złoty medal. Powtórzyła wynik i następnego roku poszła na olimpiadę do Brukseli, gdzie zajęła piąte miejsce. A powiedzmy, Arek, z czego się wywodzi? Ja już powiedziałem, że ona jest po dwóch oryginałach tutaj, które... Ona jest z dwóch oryginałów. Ciebie z Kamilem nabyli. Dokładnie. Dokładnie. I to praktycznie no, wrzucił te gołąbki na imbredy, bo on wziął... To by było ta moja groszka, która ona miała... Ja tak miała... powiem, może inaczej, bo ty tak mówisz. Moja groszka. Powiedzmy, bo te numery trzeba znać, bo tak. Ty masz tam gołębia takiego 44-53, 50-38, 44-30. To są takie trzy gołębie, podstawowe u mnie na gołębniku, z których w tej chwili no, bardzo dużo mam imbredów, z których no, gołąbki fajnie lecą. On po prostu wziął takie, to jak tu widać, miał... Bo to powiedzmy tak, te 44-53 to jest gołąb, który był chyba piątym lotnikiem w Polsce, tak? Czy czwartym? 44-30. Czwarty lotnik w kategorii A. Groszka, czyli ta 50-38, ona miała drugi wynik w Polsce, czwarty na świecie. W jakiej kategorii? Gdyby w kategorii D, gdyby poszła na olimpiadę z przyczyn obligatoryjnych, nie poszła. A 53 to był lotnik, tu są wszystkie wypisane. Tak, ale tak, no. Tylko nie widać tego, to powiedz, my to tam oczywiście od dowód zamieścimy. Zamieścimy, no on przez 3 lata, 4 lata z rzędu narobił czołowych konkursów, on był chyba ze 6, tu jest wypisane.
sześć razy pierwszy, pierwszy lotnik okręgu w kategorii A, pierwszy lotnik okręgu w kategorii B, pierwszy lotnik okręgu w kategorii C. Także no jeden z najlepszych moich asów. I teraz tutaj lotowych. Oczywiście ten rodołów tutaj widzimy się kończy na tych, znaczy początek widzimy tylko tutaj od tych gołębi, ale jeżeli sobie przypomnimy, to te gołębie, które właśnie, o których mówisz, ja wiem, jak tu przez wiele lat się spotykamy, ja wiem, że ty tu miałeś bardzo dużo gołębi z hodowli Vitusa Millera. To są te gołębi właśnie się te wywodziły, czy nie? Dokładnie. 5038 to jest oryginał w 100% Vitus Miller. 4430 to jest 50 na 50. I 4453 to idzie od Henryka Carvota, od Elzakra ze Złotej Pary. Van Jepsen Elzaker tego hodowli? Tak. To czyli widzimy te gołębie, które kolega miał u siebie wtedy w rodowodach, tam są te one podstawy hodowli stanowią, możemy sobie też na stonie internetowej kolegiarka zobaczyć. A tutaj mamy właśnie bezpośredniego syna, tak jak Alek stwierdziliśmy to na początku, to samiec będzie najprawdopodobniej, raczej pochodzącego od kolegów Tadeusza i Kamila Ligockich i jest bezpośrednim synem tego właśnie gołębia olimpijskiego. Tu jest ojciec jeszcze tych gołębi, to jest zakupiony gołąb od... Który gołębi ojciec? Aha, to jest matka. To jest matka, to jest ojciec, to jest od Zimlińskiego, tak? Tak, Krzysztofa Zimlińskiego, ale właśnie sobie zobaczmy, bo kolega Krzysztof Zimliński tego gołębia 0170-80-32 samca miał, to jest czysty Andreas Drapa, z tego co widzę. Te gołębie, które kolega Krzysztof Zimliński miał, my też znamy, bo kolega je długi czas miał, my tam często też pokazywaliśmy i tutaj z tego co patrzę, to jest obydwa i matka i ojciec tego gołębia wywodzą się z gołębia. To są córka Marko i syn Marko, gołębia i Kasandry, tu jest akurat jeszcze dodana. Kasandra, czyli to było takie pochodzenie z powodu Champa, czyli to są te podstawowe takie kurde olimpijczyki, te gołębie, które zdobywały wiele, wiele czołowych konkursów dla kolegi Andreasa Drapy, bo patrzmy, przypomnijmy tylko, Marko na Olimpiadzie w Poznaniu miał czwarte miejsce w kategorii D, czyli to się widzisz, wszystko łączy. Później Champa to też nie trzeba przedstawiać, no i Kasandra to też jest złoty medal na Olimpiadzie w Poznaniu w 2011 roku, a ona była notabene córką Champa, czyli to było po bardzo dobrych gołębiach, to jest 100% Andreas Drapa. Co ciekawe jeszcze, co ten mogę właśnie powiedzieć, babcia, czyli ta groszka do tych gołębi, ta 5038, bo to jest podwójnie imbret, miała takie, że tak powiem, ma takie nogi obrośnięte, takie, co fajnie dziedziczą. Tak bliżej, zobaczmy, nie wiem czy to będzie widać, ale takie, o tutaj chodzi o to, biorka takie. No. I to nawet w następnym pokoleniu to jakoś jest przekazywane. Widzimy, tak. Ale powiedzmy, czy numer końcowy tego gołębia? Gołąbek jest 496. 6. PL0109. 17496. I to jest rodowód tego tutaj. A nie, to jest rodowód, będziemy mieli tak, gdzie indziej. Tu jest, będzie samiczka. Też taka groszka. Siostra o numerze też dokładnie z tych samych gołębi. 481. Czyli to jest rodzeństwo z gniazda? Nie. Ta jest starsza. Ta jest starsza. I to już widać starsza. Na pewno, że to jest samica, tak? Według mnie to jest samiczka. Dobrze. Najwyżej jak się kolega pomylił, to proszę zobaczyć na karby tego, że nie zna się na hodowli, na gołębiach, o takie rzeczy. Także tutaj gratulujemy jeszcze raz koledze Ligockiemu, kolegom Ligockim gratulujemy za to, że za ten medal, który znaczy za te wyniki, które zdobywają tymi gołębiami. Koledze Arkowi gratulujemy też gołębi, które miał. I to mówię, to są gołębie, które kolega Arek ma u siebie, bo akurat tak zrobiliśmy, że koledzy tam z Bielska Białej wysłali te gołębie. My akurat wczoraj, kiedy robiliśmy zdjęcia innym gołębiom kolegi Arka, na sprzedaż, to akurat się załapały, że tak powiem, w jednej serii. Ale pokażmy teraz kolejne gołębie, które są z hodowli Arkadiusza. My tu będziemy mieć więcej z Krzyśkiem, żeśmy porobili zdjęcia tych gołębi na aukcji, ale tu już, że tak powiem, z braku czasu nie będziemy przedstawiać wszystkich gołębi, ale rodowody są. Opowiemy, a pokażemy dwa takie... Dwa takie gołąbki przedstawię jeszcze z moich, które trafią do ciebie na aukcję. Mojej żony. To. Tutaj tak, jak się nazywa, popatrzmy. One od wczoraj siedzą, bo akurat nie zdążyliśmy zrobić wszystkiego. Szczególnie będziemy mówić. To będzie samczyk, wygląda jak samiczka, ale to jest samczyk. Ten gołąb jest o numerze 3786, a ten jest tamten drugi. Tak. A to jest brat, tylko nie jest z tego samego gniazda, a ten jest 5257. I z tego, co widzę, też jest po tym 5038. Tu jest po córce. Bo tu jest 5038. Tak, dokładnie, ale ta olimpijka, to Tadziu mi przysłał samiczkę, czyli córkę. Aha, 02. Ty masz tu córkę jeszcze. Tak, i to jest po córce olimpijki ligockiej na takiego imbredzika.
na brata i siostrę 50-38. A 50-38, jak przypomnimy, babcia olimpijskiego. Babcia. Teraz tak, te gołębie, brat tego gołębia i tego jest u księdza Kostorza na tej aukcji charytatywnej, która się ukazała wczoraj. Także dokładnie, że tak powiem, klon tych gołąbków. Klon tych gołąbków. I to są właśnie, mówię, gołębie wywodzące się z tych gołębi, które tak jak ten 50-38 na przykład, to jest bezpośrednia babcia tego olimpijczyka, a matką tego gołębia jest córka olimpijczyka. Dokładnie, czyli jest wrócone. Tu jest babcia do tej olimpijki, a tu jest mama do tego gołębia. Czyli do syna. Czyli bardzo, bardzo blisko wrócone. Także to jest ten gołąbek. Dwa takie mamy, to będzie samczyk, tak? Samczyk. Główkę ma jak samiczka, ale jest na pewno samczyk. I tu jest drugi gołąb. Ten jaki numer ma? 3786. Czyli to jest dokładnie ten rodowód, bo tamten, tamten miał, przypomnijmy, 37... 52... Teraz popatrzmy, żebyśmy się nie pomylili. Że tego rodowodu... On ma taki sam rodowód po prostu do tego... 52-57. O, i teraz widzimy, to jest ten gołąb. Ten jest z późniejszego lęgu. Mhm. Ale też przepiękny, też będzie samczyk. Pochodzenie, dokładnie te same. Dokładnie te same. Te same. A i taka rzecz jest, to są te dwa gołębie, które mamy z tej linii niejako tych olimpijskich gołębi. Tak my je tu nazywamy. I czy jeszcze jakieś inne gołębie masz też tutaj? Też będzie, tak, w rodowodach, tak, są tu z tej mojej groszki, z tej linii olimpijskich, z tych asów są. I powiedzmy jeszcze może coś więcej, będą te gołębie, które tutaj miałeś właśnie z tych 44-30, 44-53, 50-38, one tutaj się cały czas przewijają. To jest o tyle, jeżeli chodzi o te gołębie twoje, a powiedzmy jeszcze o tych gołębiach, bo masz jeszcze kilka gołębi z pochodzeniem od Hermana Beverdama, tak? No to będą, 5 gołębi będzie od Beverdama, będą też gołębie od Alka Carvota, 4-5 sztuk, no i tyle. Te gołębie właśnie będzie sobie tutaj można nabyć. A zachęcamy wszystkich do zainteresowania się tą akcją, tak jak mówię, kolega Arek, sukcesy zawsze ma.